Koniec roku to czas na podsumowania. W przypadku gminy Chybie to czas na podsumowanie tego, co już zostało zrealizowane w ramach projektu obejmującego głównie rozbudowę sieci kanalizacji na terenie gminy, ale nie tylko. Całe zadanie opiewa na kwotę, uwaga, ponad 59 milionów złotych. Gmina pozyskała na ten cel środki zewnętrzne, ponad 48 milionów złotych. Projekt jest kontynuacją podejmowanych już wcześniej przez gminę działań. Obecnie stan zaawansowania robót to jest ponad 45% wykonanych zgodnie z kontraktem, czyli ponad 21 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej zostało już wybudowane. No, w związku też jakby z zakończeniem już tych 45% kontynuujemy prace związane z otworzeniem nawierzchni w rejonach, których nawierzchni ulic w rejonach, w których była prowadzona budowa kanalizacji sanitarnej. Tutaj mamy na dzień dzisiejszy odtworzone ponad 7000 m2, z czego można powiedzieć 3000 metrów to jest nawierzchnia asfaltowa, 4000 to są nawierzchnie tłuczniowe. Sama budowa kanalizacji sanitarnej opiewa na kwotę ponad 47 milionów złotych. Zakres robót obejmuje budowę ponad 46 km nowej sieci kanalizacji wraz z 13 pompowniami sieciowymi oraz 214 pompowniami przydomowymi, co w efekcie pozwoli na przyłączenie się do kanalizacji sanitarnej blisko 3000 osób. Nie jest to łatwa inwestycja, jest uciążliwa, staramy się to jak najmniej zrobić uciążliwie dla mieszkańców, no niemniej jednak nie da się ukryć, szczególnie i przy budowie sieci, i przy odtwarzaniu nawierzchni, no że są te problemy z dojazdami do posesji. Trzeba i też prosimy uważać na oznakowanie zastępcze, które jest prowadzone, które jest zamontowane. No niemniej jednak dziękujemy za wyrozumiałość, bo to jest połowa sukcesu tej inwestycji. Budowa kanalizacji ma się zakończyć w maju 2021 roku. Choć z pewnością jest najważniejsza, to projekt obejmuje również inne zadania. Rozbudowa układu gospodarki osadowej na gminę oczyszczalni ścieków w sołectwie Mnich. Chodzi o doposażenie istniejącego ciągu technologicznego w nowe urządzenia, które pozwolą na poprawę właściwości energetycznych osadów ściekowych. Czyli tutaj mówimy o takich urządzeniach jak na przykład sitopiaskownik, który jakby jest urządzeniem pozwalającym na oddzielenie części mineralnych od tłuszczy, no i wyodrębnienie piasku i skierowanie w ten czas tej pulpy tłuszczowej do instalacji produkcji biogazu, a piasku, który będzie oczyszczony wodą technologiczną i ściekami oczyszczonymi, do po prostu dalszego wywozu. Będzie dodatkowo wybudowany garaż, który będzie służył jako obiekt do parkowania zakupionego w styczniu tego roku za ponad 1 107 000 zł samochodu typu WUKO do oczyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej już wybudowanej, jak i tej nowo budowanej. Jak również w związku z tym, że będziemy kierować te osady ściekowe ze zwiększoną energetycznością, będzie zakupiona cysterna. Też planujemy ten zakup w tym roku, końcem tego roku, do transportu właśnie tych osadów i również garaż będzie obiektem służącym do parkowania tego pojazdu. Kolejnym zadaniem jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Został przeprowadzony w październiku tego roku. No, instalacja fotowoltaiczna na dachu oczyszczalni ścieków o mocy ponad 31 kWp ma za zadanie ograniczyć wykorzystanie energii elektrycznej, wiadomo, zakupowane w tradycyjny sposób i wykorzystanie tej energii do procesów technologicznych, czyli na przykład zasilanie dmuchaw na oczyszczanie ścieków. To kosztowny, czasochłonny i obszerny projekt, ale niezwykle istotny. Dzięki jego realizacji cały obszar gminy zostanie skanalizowany w 90%, podkreślają władze gminy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.